Znacie amerykańskie powiedzenie bigger, better and more badass? Czy może po naszemu większe, lepsze i bardziej dojebane? Taka właśnie jest druga część oryginalnego Modern Warfare. Jest to kontynuacja z prawdziwego zdarzenia, gdzie wątki z poprzedniej części się zazębiają, fabuła jest bardziej zawiła, stawka, o którą walczymy, jest jeszcze większa niż ostatnio, pojawiają się twisty i wydarzenia, przez które co chwilę będziemy siedzieć z szeroko otwartą buzią i cieknącą śliną w kąciku ust. Zupełnie inaczej niż w tej nowej bieda wersji Modern Warfare 2. A nie, sorry. Ostatnio obiecałem, że nie będę porównywał. Od wydarzeń z poprzedniej części minęło 5 lat. 5 lat temu zatrzymaliśmy rosyjskich ultranacjonalistów, którym przewodził Imran Zakajew. Uratowaliśmy dziesiątki milionów istnień przed upieczeniem na skwarek w rytm dźwięków licznika Geigera. Niestety nie obyło się bez strat. Oczywiście pomijamy wielu żołnierzy, którzy nie byli ważni fabularnie i stali się zwykłą statystyką. Niestety straciliśmy sierżanta Griggsa, naszego śmieszka. Nie wiadomo, co się stało z kapitanem Price'em, nie wiemy, czy ten nieudolnie prowadzony przez człowieka kamarowa masaż serca pomógł, czy tylko przyspieszył jego zgon. No i najgorsza wiadomość dla mnie. Straciliśmy Gaza. Zapomniałem o tym wspomnieć w poprzednim filmie, ale Zakajew zabił go na moście. Gaz zdążył się jeszcze ocknąć po oszołomieniu wybuchem, ale ostatnie co zobaczył to lufa skierowana w niego, którą trzymał ten jednoręki karaluch. Zakajew. No i nie usłyszymy już jego głosu. Na szkoda. The more things change, the more they stay the same. Za to słyszymy głos generała Shepherda, który wprowadza nas w okoliczności, w jakich się obecnie znajdujemy. Po raz kolejny, po usłyszeniu pierwszego zdania, mamy ciarki. Im coś się bardziej zmienia, tym bardziej pozostaje takie samo. Generał mówi, że nieważne jak będą przebiegać granice, czy kto i gdzie będzie rządził, chęć władzy zawsze zacznie dominować. Pomimo, że amerykańscy żołnierze walczyli i ginęli w walce z rosyjskimi ultranacjonalistami, Rosjanie ich znienawidzili i jeszcze bardziej oddalili się i odcięli od tego zgniłego Zachodu. Typowe rosyjskie podziękowanie. Yesterday's enemies are today's recruits. Pamiętacie, że to Imran Zakajew chciał zmienić 2/3 świata w napromieniowane pustkowie? No a wystarczyło 5 lat, żeby przeciętny rosyjski zjadacz czerstwego chleba wyniósł go na piedestał i postawił mu pomnik. Zakajew został uznany bohaterem narodowym Nowej Rosji. No a mówią, że to zwycięzcy piszą historię. Same shit, different day. Przenosimy się do starszego szeregowego Josepha Allena z Rangersów, elitarnej formacji lekkiej piechoty Stanów Zjednoczonych. Stacjonuje on obecnie w bazie artyleryjskiej o nazwie Phoenix, która mieści się gdzieś w Afganistanie. Generał Shepherd poprosił, a raczej mocno zasugerował niejakiemu sierżantowi Foleyowi, aby ten znalazł dla niego ochotnika. A ochotnika na co? O tym trochę później. Sierżant mówi, że ma takiego jednego na oku i że wyśle go na ocenę do miejsca, które tam w jednostce nazywają dołem. O tym też zaraz, bo teraz szeregowy Allen wraz z sierżantem prowadzą szybkie szkolenie strzeleckie dla lokalnych żołnierzy. Miejscowe chłopaki najwidoczniej wcześniej rzucali tylko kamieniami w swoje niewierne żony i niedawno dostali karabiny do ręki. Jak nasi zobaczyli, że jeden zaglądał w lufę karabinu, a drugi chciał palcem zatkać wylot i jak w kreskówce w taki sposób zatrzymać wylatujący nabój, to stwierdzili, że w trybie pilnym trzeba ich przeszkolić. No i zaczynamy od podstaw. Składanie się do strzału, kontrola odrzutu, przełączanie się między celami i penetracja przeszkód. Na szczęście twórcy już wiedzieli, dla kogo jest odwrócone sterowanie i tym razem nam tego nie proponują. Ostatnim etapem tego krótkiego szkolenia jest rzucanie granatami. Akurat z tym nasi słuchacze nie powinni mieć problemu, no bo mają dużo doświadczenia w rzucaniu kamieniami. Po zakończeniu szkolenia sierżant mówi, że mamy iść do dołu, gdzie czeka na nas generał Shepherd. Nazwą tej misji, podobnie jak misji otwierającej w poprzedniej części, jest skrót SSDD, czyli Same Shit, Different Day. A po polsku to samo gówno, tylko inny dzień. Albo nasze swojskie, stara bida. Docieramy do dołu, gdzie mamy przypominajkę najważniejszej zasady na wojnie. Ale doskonale to pamiętamy, jak pierwszy raz Gaz nam o tym powiedział. Święć Panie nad jego duszą. Naszej szarży będzie się przyglądał generał Shepherd i zobaczymy, czy sierżant Foley miał nosa co do naszych umiejętności.
Dół jest torem, gdzie czas naszego przebiegu i celność będą ewaluacją naszych umiejętności. Podobnie jak w bazie SAS z poprzedniej części. Z tym, że tym razem nie będzie to typowy test CQB, bo cele będą również na średnim dystansie. No i całkiem ładnie poszło. Ciekawe, czy generałowi się spodobało. Jednak o tym dowiemy się nieco później, bo do naszej bazy zwieziono rannych z miasta. Jedna z drużyn została uwięziona po drugiej stronie wysadzonego mostu. Trzeba im pomóc i zwieźć do bazy, no albo zebrać nieśmiertelniki i z flagą odesłać do ich bliskich. We are the most powerful military force in the history of man. Every fight is our fight. Po drodze na miejsce akcji generał gada tradycyjną amerykańską paplaninę, jak to ich interwencje w praktycznie każdym zakątku świata są usprawiedliwione wyższym dobrem, bezpieczeństwem lokalnej ludności, jak i bezpieczeństwem świata. A jak to niby ma działać? No to już wiedzą tylko tam w Pentagonie. We can't give you freedom, but we can give you the know-how to acquire it. Pamiętacie, że lokalni bojownicy wysadzili most? No to nie jest problem, bo jedzie z nami M-104 Wolverine. Czyli Rosomak. Ta maszyna jest dosłownie ruchomym mostem na podwoziu czołgu. Zaraz zobaczycie, jak działa. Jednak pierwszą rzeczą, jaką widzimy po dostaniu się na miejsce, jest stojący nad nami generał. Nie boi się przelatujących kul, stoi wyprostowany. Jego zajebistość jest jego kamizelką kuloodporną. A może to raczej fabuła jest jego kamizelką kuloodporną. No nieważne, bo czas ruszać do akcji. Do czasu, aż nasz Rosomak w pełni nie rozłoży mostu, musimy go osłaniać i ostrzeliwać drugi brzeg rzeki, gdzie jest kilka drużyn z ręcznymi granatnikami przeciwpancernymi. Jak go rozwalą, no to płyniemy w pław. Oczywiście tamci po drugiej stronie też dopiero niedawno dostali broń do ręki i nie potrafiliby trafić w ich niewierną żonę z kilku metrów, a co dopiero w naszych Rangersów po drugiej stronie rzeki. M-104 rozłożył most i możemy się przedostać do miasta. Jednak najpierw musimy pokazać, jak to wspomniał wcześniej generał Shepard, kto tutaj ma większy patyk. A nasz patyk jest bardzo duży. Często będziemy słyszeć komendę Oscar Mike. Dowódca oddziału albo pojedynczy żołnierze mówią ją, kiedy po prostu ruszają dalej z misją. U nas chyba po prostu padałaby komenda, ruszamy dalej. No chyba, że jest jakiś wojskowy polski odpowiednik, którego nie znam. No ale dobra. Trzymając w rękach rozgrzany i gotowy do strzału karabin maszynowy M-134, wjeżdżamy do miasta. Mamy zakaz otwierania ognia, dopóki to nas ktoś nie zaatakuje pierwszy. Jak na moje oko słaby układ. Nazwa tego wozu bojowego przed nami jest wskazówką, jaką kolejną serię gier będę niedługo streszczał. Ale wracamy do tego nienazwanego miasta w Afganistanie. I jest tutaj zupełnie spokojnie. Chociaż te ciasne, klaustrofobiczne uliczki nie pozwalają poczuć się swobodnie. Spokój jednak dosyć szybko się kończy i wygląda to tak, jakby każdy mieszkaniec tych piaskowych domów wyjął z poduszka karabin albo wyrzutnie rakiet i zaczął do nas strzelać. Któraś z rakiet trafiła nasz wóz i wysypaliśmy się na ulicę. Na szczęście jesteśmy blisko szkoły, z której oddział na ratunek, którego tutaj zostaliśmy wysłani, jest ostrzeliwany. Więc wbijamy do środka, żeby miejscowym bojownikom dać kilka lekcji. Niestety to są niepiśmienne niełuki i trzeba z nimi innymi metodami zadziałać. Miasto zabezpieczone, a generałowi Shepardowi chyba nasze umiejętności się spodobały, bo rekrutuje nas do tajnej misji. Starszy szeregowy Allen w trybie pilnym został przeniesiony z Rangersów do CIA i wcielony do elitarnego oddziału 141. Od teraz będzie tajniakiem, który zostanie podstawiony w szeregi ludzi niejakiego Makarowa. A kim jest Władimir Makarow? Teraz powiem jedynie tyle, że to on był odpowiedzialny za... A nie, jednak nic nie powiem o nim. Tego dowiemy się dopiero w kolejnej części, więc musicie poczekać. Makarov's no prize, he's a whore, a mad dog killer for the highest bidder. Teraz wiemy tylko tyle, że musimy go dorwać, bo to kawał gnoja.
Starszy szeregowy Joseph Allen niech zacznie już lepiej szukać korepetycji językowych, bo będzie podstawiony do komórki terrorystycznej ultranacjonalistów rosyjskich. I czy tylko mi się wydaje to dziwne, że Shepard wybrał typa, który nie zna rosyjskiego? Przynajmniej nic o tym nie wiemy, więc możemy śmiało założyć, że Allen nie wie, co to znaczy żopa i sabaka po rosyjsku. Już pomijając tą głupotę, to nie dostajemy też żadnych więcej informacji, z jakiego innego powodu jeszcze akurat szeregowy Allen został wybrany. Bo przebieg w dole był średni, na misji w Afganistanie robił to samo co reszta chłopaków, a jednak na niego padło. No dziwna ta selekcja, jak na wybór nowego członka oddziału 141. Allen siada do nauki cyrylicy, a my przenosimy się gdzieś w góry Tien Shan w Kazachstanie. Tam my, jako Gary Roach Sanderson oraz nasz niemy główny bohater z poprzedniej części John Soap McTavish podziwiają widoki i zastanawiałem się, czy nie przyjechać tutaj kiedyś na narty. Chociaż przez pierwszą chwilę myślałem, że to kapitan Price. To cygaro mnie zmyliło. Zaczynam podejrzewać najgorsze co do kapitana Johna Price'a. No ale może się mylę. Oby. Niegdyś niemy, a teraz bardzo rozmowny Soap jest naszym dowódcą. Jesteśmy tutaj wysłani, żeby odzyskać jeden element z amerykańskiego satelity. A jak amerykański satelita wpadł w ręce Rosjan? No nie wiadomo. Na chwilę obecną nie wiemy też, czym jest ten element, ale musi to być coś bardzo ważnego, skoro wysłali nas na wrogie terytorium, żeby go odzyskać. Funkcję tego urządzenia poznamy później. No i wrócimy do niego. W drodze do wrogiej bazy mamy mały flashback z naszej pierwszej misji jako Soap. Po udanej ucieczce z tonącego statku kapitan Price uratował nas w bardzo podobny sposób. Ale to nie wszystko. Soap nawet podłapał odzywki Price'a i nazywa wrogów mapetami. W taki sam sposób kapitan nazwał Soapa przy ich pierwszym spotkaniu. Hashtag łezka w oku. Mieliśmy też szczęście, że pilot tego myśliwca nas nie zauważył. Kolejną rzeczą, którą trudno mi przełknąć, jest ten tekst Soapa. Mówi, że zajmie wyższy punkt obserwacyjny i będzie nas wspierał i osłaniał bronią z lunetą na podczerwień. Tylko nie jestem pewien, czy aby na pewno istnieją aż tak czułe instrumenty, które w zamieci, w temperaturze kilkunastu stopni poniżej zera, z odległości kilkuset metrów, wykryją ciepło ludzkiego ciała schowane pod grubą kurtką, która ma właśnie izolować i zatrzymywać to ciepło w środku. No ale okej. Pomijam też brak możliwości skutecznego osłaniania przez te wszystkie namioty i budynki, które zasłonią nas kilka chwil po wejściu do bazy. Po dotarciu do rosyjskiej placówki w misji pomaga nam już wspomniana zamieć śnieżna oraz broń z sensorem bicia serca. Będzie on wykrywał bicie serca wrogów, którzy są w pobliżu i pozwoli nam ich namierzyć, zanim nas zauważą. Bardzo przydatna zabawka w misji, gdzie nie możemy być zauważeni. Pierwszym punktem do wykonania jest zabezpieczenie się, jakby coś poszło nie tak. Zaminujemy skład paliwa, żeby go w razie czego wysadzić. To będzie nasz plan awaryjny. Soap wszedł na częstotliwość, na której komunikują się w bazie i wiemy, gdzie możemy szukać naszego satelity. W hangarze, gdzie jest satelita, dowiadujemy się, że Soap czasami traci panowanie nad sobą i czasem musi kogoś zarżnąć jak świniaka w dzień uboju. A przypominam, że mieliśmy broń z tłumikiem i mogliśmy to załatwić bardziej humanitarnie. No ale nieważne. Trzeba przeszukać hangar i odzyskać moduł ACS. ACS to akronim od Attack Characterization System, czyli po naszemu system rozpoznawania celów do ataku. Tylko po co Rosjanie wymontowali akurat tą część z satelity? Wrócimy do tego później. Teraz nie mamy czasu się nad tym zastanowić, bo Soap ma kłopoty. Kilkunastu rosyjskich żołnierzy wzięło go na muszkę i czas przejść do planu awaryjnego. Wybuch odwraca uwagę wszystkich żołnierzy, a jak wiadomo, do specjalsów z 141 nie staje się tyłem. Zwłaszcza jak chwilę wcześniej celowało się do nich z broni. Później z jakiegoś powodu wybucha wszystko dookoła, najpierw migi, za którymi mieliśmy się schować i kawałek dalej te terenówki,
A co się stało, że wybuchły? Nie wiadomo. Jak myślicie, w jakiej odległości i w jakim miejscu najlepiej by było ustalić miejsce ewakuacji? O ile nawet jakiś spory kawałek jeszcze można przejść, to już sama droga, która tam prowadzi, no powinna być w miarę łatwa do pokonania. Prawda? No więc niekoniecznie. Nasze miejsce ewakuacji jest prawie 2,5 km stąd. Dzięki zdobytym skuterom to nie problem, ale już miejsce, skąd ma nas podjąć helikopter, jest bardzo dziwne. Po pierwsze, jest po drugiej stronie jakiejś wielkiej przepaści i na dodatek jakieś 200 metrów od drugiej wrogiej bazy. No ale nieważne, bo się udało. Można wracać do domu i poznać naszego nowego kolegę z oddziału. Chociaż jednak go nie poznamy. Jest on już w Moskwie na lotnisku imienia Zakajewa i zaraz wykona najprawdopodobniej najważniejsze i jednocześnie najtrudniejsze zadanie w całej swojej karierze. Kolejna misja jest dyskutowana aż do dziś. Wciąż wzbudza największe kontrowersje. Jednocześnie jako jedna z pierwszych pokazała, że można pokazać bardzo dorosły i poważny scenariusz w grach komputerowych. Wydarzenia na lotnisku w Moskwie wyryły się w pamięci na stałe każdemu, kto w nich uczestniczył, a umówmy się, że nie wszyscy w nim uczestniczyli po przekroczeniu wieku, który był wydrukowany na okładce. No i właśnie najbardziej mocnym elementem było to, że to my przez te kilka chwil byliśmy tym naprawdę złym człowiekiem. Jednak pod tą kontrowersyjną, ale jednocześnie doskonałą i na swój sposób piękną otoczką kryje się zgniłe jajo, które zaczyna bardzo śmierdzieć, jak tylko je odkryjecie. A jak już je raz poczujecie, to tego smrodu nie da się już pozbyć. No ale po kolei. Władimir Makarow, wolny strzelec na usługach tych, którzy zapłacą najwięcej. Jednak ma swoją agendę, ma plan, który chce zrealizować. Poprzez porwania, handel ludźmi, narkotyki, zabójstwa, a nawet ludobójstwa dąży do swojego celu. A jaki to cel? O tym za chwilę. To właśnie w łaski Makarowa miał się wkupić Joseph Allen pod swoim fałszywym nazwiskiem Aleksiej Borodin. No i udało się. Makarow zabrał go na misję, która ma zmienić świat na zawsze. Zanim zaczniemy, to mały smaczek. W tym momencie, kiedy jest czarny ekran i jedyne co słyszymy to dźwięki przeładowywanej broni, mamy ukrytą animację. Nie mam pojęcia, dlaczego została ona zasłonięta, bo uważam, że dodałaby ona wyrazistości temu, co się zaraz stanie. Jeden z ludzi Makarowa najprawdopodobniej powiedział coś po rosyjsku, a ten jemu i reszcie dosadnie pokazał, na czym polega ta misja. Chociaż sam przed chwilą powiedział po rosyjsku z nami Bóg. Co znaczy Bóg z nami. Ale to jest najmniej ważne tutaj, bo to całe oznacza, że używając broni natowskiej nie mają wypowiedzieć ani słowa po rosyjsku. Zaraz się okaże dlaczego, bo zaczyna się to. Zaczyna się misja, w której wielu, tak jak i ja, czuło pewien dyskomfort w tyle głowy. Oczywiście potrafimy oddzielić prawdę od cyfrowej fikcji, ale po raz pierwszy w tak namacalny i dosadny sposób zrobiono z nas bardzo złego człowieka. Pomimo wyższego celu, jakim jest pokrzyżowanie planów Makarowa i uratowanie wielu istnień, czujemy, że robimy coś złego. Teraz już wiemy, o co chodziło generałowi Shepardowi, który mówił, że podczas tej misji, na którą nas wysłał, utracimy cząstkę człowieczeństwa i utracimy cząstkę siebie. Teraz wspomnę o tym zapachu zgniłego jajka, którego przez te wszystkie lata nie czułem. Szok spowodowany masakrą, której jesteśmy teraz częścią, odebrał mi chyba szersze spojrzenie na to, co się dzieje i pominąłem mały, maleńki szczegół. Naszym celem jest zatrzymanie Makarowa. Typ jest jak zerwany ze smyczy wściekły pies, który będzie zagryzał wszystkich, którzy staną mu na drodze do zdobycia kości. Tylko że Władimir Makarow jest, o, tutaj. Mamy w rękach karabin maszynowy M240 z taśmą na jakieś 200 naboi, więc za jednym pociągnięciem palca byśmy problem Makarowa załatwili długą serią po jego plecach. To jego szukamy, to on był celem przez kilka ostatnich lat, a jednak nie zabijamy go, tylko mordujemy dziesiątki cywili na tym moskiewskim lotnisku. A dlaczego? Nie wiadomo. Ostatnim punktem tej specjalnej operacji na lotnisku imienia Zakajewa w Moskwie jest ucieczka na pace karetki, która czekała na nas gdzieś na tyłach w pomieszczeniach serwisowych. No i tutaj mamy twist fabularny i potężny strzał w ryj. This is a message.
America thought he could deceive us. When they find that body, all of Russia will cry for war. Makarow wiedział, kim jesteśmy, znał naszą prawdziwą tożsamość, zabił i zostawił nasze zwłoki tutaj, żeby odpowiedzialność za tą masakrę spadła na Amerykanów. No i tak się dzieje, bo inaczej być nie może, skoro na miejscu znaleziono ciało agenta CIA. The Russians ain't gonna let this massacre go unanswered. It's gonna get bloody. Od teraz każdy amerykański turysta niech albo nie wychodzi na ulicę, albo niech przez ambasadę wraca do kraju, bo nastroje społeczne stały się bardzo antyamerykańskie. A jeszcze jedno. Makarow i jego ludzie musieli się od zawsze ukrywać pod kamieniem, skoro wszystkie kamery na lotnisku ich zarejestrowały, ale żadnego z nich nie rozpoznano. No okej, kolejne zgniłe jajo tej misji. Nikt, oprócz naszej śmietanki z oddziału 141, nie wie, co się tam naprawdę stało, ale wszystkie dowody zginęły razem ze śmiercią naszego kolegi. Pozostaje nam iść tropem łusek, które zostały na miejscu masakry. Dzięki najnowszej technologii, która nie mam pojęcia, czy istnieje naprawdę, z nagrań z kamer na lotnisku odtworzono trójwymiarowy model łusek leżących na ziemi i po ich cechach charakterystycznych trafiamy do Brazylii. Tam niejaki Alejandro Rojas, zwany Aleksandrem Czerwonym, handluje taką amunicją. Najwidoczniej to on zaopatrzył Makarowa i możliwe, że wie, gdzie go znaleźć. One bullet to unleash the fury of a whole nation. Which means that he's our ticket to Makarov. No więc lecimy do Rio de Janeiro i śledzimy zastępcę Rojasa z nadzieją, że doprowadzi nas do swojego szefa. Sprawy się jednak komplikują. Co musiał dostać nasz kierowca, skoro wyglądało to, jakby jego głowa eksplodowała? No nie wiadomo. Nie mamy czasu się zastanawiać, bo jemu już nie pomożemy, a prawa ręka czerwonego Aleksandra ucieka. No więc gonimy go przez ulicę Rio. Co się tutaj musiało stać, że powstał taki karambol i tyle aut jest zniszczonych i płonie? Przecież jedynie przebiegł tutaj jeden człowiek. Roach, take the shot. Go for his leg. No nieważne, bo doganiamy go, strzelamy w nogę i bierzemy na pogawędkę. Ghost i Soap, podobnie jak kapitan Price w poprzedniej części, będą się z nim obchodzić według wszystkich podpunktów konwencji genewskiej. A nawet lepiej, bo będą używać energii elektrycznej pozyskanej z odnawialnych źródeł. No postępowo. No coś tam słychać, ale niewiele. Bardziej czuć zapach karkówki z grilla. Bierzemy dwóch operatorów i lecimy do fawel, gdzie ten podsmażany typek zmierzał. Możliwe, że właśnie tam jest Rojas. Jeden z naszych kolegów ma ksywkę Mięso. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś zły omen jego najbliższej przyszłości. No więc fawele. Ile razy ja tu zginąłem, to nawet nie wiem. Ludzie Rojasa wyskakują zewsząd. Strzelają do nas tych ledwo trzymających się kupy altanek służących im za domy. Pojawiają się z lewej, pojawiają się z prawej. Walą do nas w plecy, włażą na te ledwo trzymające się domki i strzelają z góry. No jest źle. Chociaż jesteśmy na ich terenie, w tym labiryncie i to oni mają tutaj przewagę. No i to czuć. Jednak udaje się przedrzeć przez dolny poziom fawel i Soap nas informuje, że dogadali się z zastępcą Rojasa. Podładowali go trochę i się wygadał, że jego szef jest w zachodniej części wyższego poziomu fawel. Ghost z Soapem próbują go odciąć z jednej strony, my mamy zablokować Rojasowi drogę ucieczki z drugiej. Wyższe fawele są jeszcze gorsze niż te poniżej. Ciasne uliczki, wysokie budynki z okna których w każdej chwili może ktoś się wychylić i do nas zacząć strzelać. Trzeba mieć tutaj oczy nie tylko z tyłu głowy, ale musimy tutaj widzieć jak kameleon. 360 stopni dookoła. Soap z Ghostem wciąż wrzeszczą przez radio, gdzie jest Rojas i jak to my mamy odciąć mu drogę. No ale my mamy swoje zmartwienia i kilkukrotnie ocieramy się o śmierć. Ostatecznie to Soap łapie Rojasa i pomimo tego, że na ogonie siedziało mi kilku zbirów i cała ta okolica to była jedna wielka baza ludzi Rojasa, to nagle wszyscy przestali strzelać i zniknęli. No co za fart. Może wybiła godzina ich siesty czy coś. No nieważne, chłopaki mają do pogadania z Aleksandrem Czerwonym i pewnie jemu też wytłumaczą, jak dbają o środowisko używając energii ze źródeł odnawialnych. A ja z kolei wytłumaczę wam, czym był ten element z amerykańskiego satelity, który mieliśmy odzyskać podczas misji w górach Kazachstanu.
Pamiętacie moduł ACS, który Rosjanie wymontowali tam z satelity? No więc szybkie przypomnienie dla tych z krótką pamięcią. ACS to akronim od Attack Characterization System, czyli jest to urządzenie, które rozpoznaje powietrzne cele do ataku. Dzięki temu systemowi z nieba amerykańskiego podatnika jedyne co spadnie to deszcz albo śnieg. Niestety Rosjanie rozgryźli ten system, zhakowali i przeprogramowali resztę satelitów tak, że tym razem coś nowego spadnie z nieba przeciętnego zjadacza hamburgerów. Ale o tym dosłownie za chwilę. San Bravo, we're reading 70 bogeys in your sector. Please verify. Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej, w skrócie NORAD, łączy się z Bazą Sił Powietrznych w mieście Nome na Alasce. NORAD na swoich monitorach widzi 70 obcych obiektów, jednak ekipa na Alasce nie może tego potwierdzić, bo ich instrumenty niczego nie pokazują. W tle słychać kogoś, kto mówi, że to może być błąd w module ACS. Very funny station. That's a big negative, over. To zdanie nie ma napisów, jest dość ciche i można je dosyć łatwo pominąć. Podobna sytuacja jest w bazie sił powietrznych w mieście Vandenberg w stanie Kalifornia. Tam z kolei NORAD widzi około 100 obiektów, których nie ma na miejscowych radarach. Wychodzi na to, że NORAD używa innych satelitów i widzi jedno, z kolei bazy sił powietrznych korzystają z satelitów wyposażonych w moduły ACS, które pokazują coś innego. Tylko które odczyty są prawidłowe? Wydaje mi się, że się domyślacie. You've got yourself some phantom dots. Over. Zulu X-ray 6. Signs in your sector of some 100 bogeys. Please advise. Niesamowicie klimatyczny jest dla mnie sposób mówienia tych operatorów. Pomimo, że jeden na monitorze widzi dziesiątki obiektów zbliżających się do terytorium Stanów Zjednoczonych, to mówi to zupełnie spokojnym i opanowanym głosem. Na Alasce i na zachodnim wybrzeżu jest na razie spokojnie, ale za chwilę będzie się tam działo to, co się już dzieje na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Sierra Delta, repeat. I'm looking at fighter jets over I-95. How the hell did they get through? Stand by, attempting to contact the nearest unit in that sector. Mieszkańcom stanu Virginia z nieba, oprócz deszczu i śniegu, na głowy zaczęli spadać Rosjanie. Dzięki niesprawnemu systemowi ACS wojsko rosyjskie bez problemu dokonało pełnoskalowego ataku powietrznego oraz desantu piechoty i lekkich pojazdów bojowych na terytorium należące do wujka Sama i Ronalda McDonalda. Przenosimy się do stacjonujących tam Rangersów i do już znanego nam sierżanta Foleya. Najwidoczniej w międzyczasie wrócił z Afganistanu do domu na przepustkę. Overlord, this is Hunter 2-1, requesting air support. Over. Niestety nie będzie mu dane w spokoju przeżywać syndromu stresu pourazowego, bo wraz z nami, czyli szeregowym Jamesem Ramirezem, dostał misję odbicia VIP-a o kryptonimie Raptor, którego helikopter został zestrzelony w okolicy. Pierwsze co musimy zrobić, to unikać tego transportera opancerzonego BTR-80. Nie mamy go czym zniszczyć, więc możemy się tylko przyglądać, jak niszczy domy porządnych amerykańskich obywateli. O wsparciu możemy zapomnieć, bo wszystkie jednostki mają pełne ręce roboty ze spadającymi z nieba ruskimi. Oddział, który jako pierwszy dotarł do rozbitego helikoptera, zabezpieczył naszego VIP-a i nieprzytomnego przenieśli do chłodni restauracji obok. Jakkolwiek niedorzecznie by to nie brzmiało, to tak właśnie zrobili, bo to obecnie najbezpieczniejsze miejsce w okolicy. Z kolei na dach restauracji obok spadł zrzut zaopatrzenia i stamtąd będziemy musieli bronić się przed nacierającymi ruskimi. Pomoże nam w tym karabin wartowniczy i broń z przyrządami optycznymi na podczerwień, dzięki którym będziemy widzieć wrogów przez dym. Jak to sierżant Foley określił, Iwany na razie mają dosyć i się wycofują. Jednak jeden z Iwanów prawie nas wysadził rakietą wystrzeloną z bezzałogowego drona. Operator jest w restauracji po drugiej stronie ulicy i musimy mu odebrać pada, bo sami chcemy sobie polatać tym dronem. Czyli typowe amerykańskie podejście. Jak ktoś ma coś, co chcemy, no to mu to po prostu weźmiemy. No i dobrze się składa, bo niedawno pojawiły się tutaj kolejne pojazdy opancerzone BTR, które po przejęciu drona możemy wysadzić w powietrze. Świetnym motywem jest to, że możemy zobaczyć wybuch i zniszczenia, które spowodowaliśmy. Mamy nowy plan. Jak wiemy, Amerykanie daliby się pociąć za dobrego hamburgera, więc kolejnym budynkiem, w którym będziemy się ostrzeliwać, żeby nie dopuścić ruskich i do którego przeniesiemy naszego VIP-a, jest fast food z hamburgerami właśnie.
Tam znowu go zamkną w chłodni na mięso, bo jak to jeden z żołnierzy określił, to pomieszczenie jest niemal kuloodporne. To może być wskazówka dla was. Jeżeli znajdziecie się w środku wojny, to schowajcie się w pomieszczeniu, gdzie trzymają mrożone mięso, a nic wam nie będzie. Komunikaty z potwierdzeniem ilości zabitych rakietą wystrzeloną z drona też są klimatyczne i bardzo satysfakcjonujące. Zwłaszcza, kiedy jedną sztuką neutralizujemy ponad 10 Iwanów. Zastanawialiście się kiedyś, skąd zrzucamy te ładunki i co to są za rakiety? Otóż krąży nad nami bezzałogowy dron MQ-1 Predator. Z kolei rakiety, które zrzucamy z niego w imię niesienia pokoju, są to rakiety Hellfire. Koszt jednej to 150 tysięcy dolarów. Czyli jakieś 600 tysięcy złotych. Czyli dużo. A dlaczego się tym zainteresowałem? Otóż zastanawiałem się, dlaczego tak zaciekle musimy bronić tej burgerowni i marnować setki tysięcy dolarów na piechotę wroga. Rozumiem niszczyć pojazdy tymi rakietami, żeby straty się wyrównały, no ale piechota? No i mam dwie teorie. Albo ten VIP o kryptonimie Raptor jest taki ważny, albo Amerykanie zajebiście lubią hamburgery. Obstaję przy tym drugim, bo nigdy się nie dowiemy, kim był koleś w garniturze, za którego ryzykowaliśmy życie. Później już tylko zestrzelić dwa helikoptery już nam znanymi Stingerami, których działanie omawiałem wam w streszczeniu poprzedniej części i możemy uciekać stąd wraz z konwojem, zostawiając naszego ultraważnego VIP-a w chłodni z mięsem. Nie jest pokazane, żeby ktokolwiek go tutaj przyniósł, no ale wierzymy sierżantowi Foleyowi na słowo. Chociaż określenie, że nasz cenny ładunek został zabezpieczony, właśnie oznacza, że ma siedzieć w tej lodówce, aż ta cała inwazja się skończy. Wracamy do Rio de Janeiro, gdzie Ghost i Soap podsumowują sytuację w Stanach. Jednak nie mówią nic, czego już byśmy nie wiedzieli. Ruscy skopiowali klucze dostępu modułu ACS i w taki sposób oślepili obronę satelitarną Stanów Zjednoczonych. Jest to oczywiście odwet za śmierć rosyjskich cywili w Moskwie. Chociaż tak sobie myślę, że pomimo tego, że ta masakra na lotnisku to był gruby kaliber, no to nadal coś musiało od dawna wisieć w powietrzu między Rosją a Stanami. Stosunki między tymi mocarstwami musiały być ekstremalnie napięte, że na wydarzenie na lotnisku zareagowano w tak skrajny sposób. No ale dobra, teraz jesteśmy z powrotem w fawelach i całe bandy bojówek zbliżają się do nas, żeby odbić swojego szefa. Nie wiemy, co się stało z Rojasem, ale myślę, że właśnie ma pogawędkę z tym, którego rzeźba góruje nad Rio de Janeiro. Jednak zanim odszedł do krainy wiecznych łowów, powiedział naszym, że Makarow bardziej od Ameryki nienawidzi tylko jednej rzeczy, a właściwie jednego człowieka. Jest on od 3 lat zamknięty w gułagu. No więc znamy nasz kolejny cel. W sensie kolejny cel zaraz po wydostaniu się z tego gniazda szerszeni. Nikolaj ma na nas czekać za lokalnym targiem, ale nie będzie łatwo się tam dostać. Bojówki mają przewagę liczebną, za to my jesteśmy najlepszymi operatorami do zadań specjalnych. Mamy setki godzin przetrenowane w terenie i na poligonie. Mamy lepsze umiejętności oraz fabułę, która nie pozwoli nam zginąć. No chyba, że sama tak zdecyduje. Ale to jeszcze nie teraz. Teraz musimy przebić się do miejsca ekstrakcji, a nie będzie łatwo. A właśnie, przegenialną mechaniką w tej części są komunikaty wykrzykiwane przez naszych towarzyszy podczas starć. No ale co takiego specjalnego jest w tym, że nasi drą mordę i starają się przekrzyczeć ten chaos dookoła, zapytacie. No więc w taki sposób informują nas, gdzie jest wróg. No na przykład tutaj. Dowiadujemy się, że jeden z brudasów schował się za lodówką. Innym razem słyszymy o wrogu kryjącym się za niebieskim autem, a jeszcze innym, że ktoś do nas strzela z lewego okna na pierwszym piętrze. Nie wiem, na ile są to oskryptowane momenty, ale są tak wplecione w rozgrywkę, że wydają się być zupełnie naturalne. Kurde, kibel gorszy niż na stacji benzynowej przy autostradzie. Widać, że tutaj też nastąpiła jakaś eksplozja. Docieramy w końcu na targowisko i możemy sobie przypomnieć najważniejszą część szkolenia SAS. Stare nawyki nigdy nie giną.
Pierwsze miejsce, z którego miał nas podjąć Nikola, jest spalone, więc biegniemy do zapasowego. O, właśnie o nim mówiłem wcześniej. To właśnie z nim ma pogawędkę Rojas. I Griggs. I Gaz. I chyba kapitan Price. No i znowu potrzebuję chusteczek i się tego nie wstydzę. Dobra, po dostaniu się na dachy możemy w końcu wskoczyć na pakę helikoptera Nikolaja i spierdzielać z tego wypizdowa. Jednak Roach troszkę oszukiwał na testach sprawnościowych, nie dał rady doskoczyć do budynku po drugiej stronie i spadł w dół. No bo kurwa, tak jakby można było spaść do góry. No więc po prostu spadł. Teraz nie może ściemniać jak na tych testach i sprintem musi uciekać prowadzony przez Soapa. Na szczęście tutejsze bojówki też niedawno dostały broń do ręki i nie potrafią trafić ani nas, ani zawieszonego nieruchomo helikoptera. Misja udana. Wracamy do łodzi podwodnej, która najwidoczniej gdzieś niedaleko na nas czeka. Oczywiście czeka na wodach międzynarodowych, bo na pewno nie wpłynęłaby na wody należące do Brazylii. No bo tak nie wolno. A gdzie nas zabierze? O tym później, bo wracamy do sierżanta Foleya i szeregowego Ramireza. Tym razem to my mamy swój wóz bojowy, który będzie nas osłaniał. Nazywa się on Honey Badger, czyli po naszemu ratel miodożerny. Nawet nie wiedziałem, że jest takie zwierzę jak ratel. Wyobrażacie sobie taką nazwę w naszym wojsku? Baza tutaj ratel miodożerny 1, Foxtrot, Unicorn, Charlie, Kilo. Przyjąłem ratel miodożerny, hotel, Unicorn, Juliet, bez odbioru. Nie no, nie przeszłoby to. Dobra, wracamy na ziemię, którą ojcowie założyciele odebrali Indianom. Dookoła dzieje się źle. Chociaż myślę, że rozwalanie przez obcą armię typowego amerykańskiego osiedla na przedmieściach dużego miasta bardziej działało na wyobraźnię właśnie Amerykanów niż nas. Nam może się ciężko wczuć w taką sytuację, gdzie większość żyje w blokach. No ale okej. To nadal mocny motyw, bo na pewno każdy z was przerabiał sobie w głowie scenariusz typu, gdzie bym uciekał albo uciekała, jeżeli nagle moje miasto zostałoby zaatakowane przez obce wojsko. No bo myśleliście o tym, prawda? Czy tylko ja mam tak namieszane w głowie i tylko ja mam przygotowany plecak ucieczkowy z czystymi gaciami? No dobra, nieważne. Żeby sobie pomóc, możemy oznaczać cele, które ratel miodożerny ma ostrzelać. Aha, naszą misją jest zniszczenie działek przeciwlotniczych, żeby nasze helikoptery mogły ewakuować cywili. W ogóle zobaczcie to, Ruscy już zdążyli splądrować i wynieść wszystko z tego domu. No bo nie wierzę, że przeciętna amerykańska rodzina mieszkająca w domu na przedmieściach tak żyła. Tutaj mamy podobny motyw, o którym wspomniałem wcześniej. Kiedy oznaczamy jakiś cel, to operatorzy wozu bojowego mówią, co będą atakować. Równie dobrze mogła po prostu padać komenda, przechodzimy do ataku, albo po prostu atakujemy, no ale stare Modern Warfare powstawało w czasach, kiedy jeszcze komuś się chciało przyłożyć do takich szczegółów. Takie pierdoły są jak przyprawy do posiłku. Bez nich niby byśmy się najedli, ale to dzięki nim dostajemy pyszne i wyborne danie. Zupełnie odwrotnie było z nowym Modern Warfare 2 i tym bardziej z trójką, gdzie nie dość, że ktoś zaczął gotować szmatę do podłogi, to jeszcze przyprawy pomylił z domestosem i płynem do mycia naczyń. No ale dobra, miałem nie porównywać. No ale jak można nie porównywać, skoro mamy nawet takie coś? W ogóle niepotrzebny i przez wielu nawet niezauważony detal. No a jednak komuś się chciało to zaimplementować. Dobra, spływają nowe wytyczne od generała Shepherda, który w tej chwili jest naszym głównym przełożonym. Jak tylko pozbędziemy się dział przeciwlotniczych, mamy się udać pod konkretny adres. Nie wiemy na razie po co mamy tam iść, ale generał ten rozkaz dostał od kogoś z samej góry. Może od prezydenta. Ale nie mamy się co zastanawiać i analizować, jesteśmy zwykłym pionkiem, który ma tylko wykonywać rozkazy i nie zadawać pytań. Pamiętacie ten prawie pusty dom, który przed chwilą zwiedzaliśmy? No to teraz, po przekroczeniu tego mostu, wjeżdżamy w dzielnicę Bogoli. Tutaj domy są dużo większe, są meble w środku, są duże telewizory na ścianach i nawet mają baseny w ogrodzie. Pewnie programiści tutaj mieszkają. Kurde, nie wiedziałem, że można tyle zarabiać z samego przeinstalowywania Windowsa.
Może kiedyś sam się nauczę i postawię sobie basen w ogrodzie. Ale dobra, nieważne. Działka przeciwlotnicze Ruscy sobie postawili na pobliskim polu golfowym i dzięki ostrzałowi artylerii pozbywamy się ich i robimy kilka dodatkowych dołków. Pod adresem, gdzie mamy się teraz udać, jest kolejny VIP, którego musimy stamtąd zabrać. Ukrył się w schronie i powinien być tam bezpieczny. Jednak nie był. Chłopaki wspomnieli, że drzwi nie były otwarte siłowo. Więc czy by to oznaczało, że Ruscy wiedzieli, jak je otworzyć? Czy znali hasło? No nie wiadomo. Pozostało nam tylko zabrać dokumenty leżące obok zwłok naszego VIP-a i się stamtąd wynosić. A kim była ta osoba i co było w tych dokumentach? Nie wiadomo. Nigdy już nie są wspomniani i wątek się urywa. Możemy jedynie przypuszczać, że to była jakaś szycha z Białego Domu i miał przy sobie jakieś wrażliwe dane. Jednak dlaczego Ruscy nie zabrali tej teczki? No też nie wiadomo. Może nie umieją czytać po angielsku i nie wiedzieli, że mają przed nosem ściśle tajne dane. Prisoner 627. We believe that's who Makarov's got the mad on for, but we can't get to him. Ściśle tajne było też miejsce pobytu kolejnego VIP-a, którego tym razem Soap, Ghost i Roach muszą wydostać z więzienia gdzieś na Syberii. To jest ten ktoś, na którego Makarow jest cięty i którego nienawidzi bardziej niż Stanów Zjednoczonych. Jest on oznaczony jako więzień 627 i jest naszym jedynym tropem do znalezienia Makarowa. Jednak jedynym sposobem dostania się do tego więzienia jest droga powietrzna. Ta z kolei jest zablokowana i chroniona przez przeciwlotnicze wyrzutnie rakiet rozstawione na platformach wiertniczych. Platform nie możemy wysadzić, bo są na nich cywilni pracownicy, więc potrzebna jest tutaj chirurgiczna robota. Czyli w skrócie, musimy się po cichu dostać na platformy, uratować pracowników, których rosyjscy żołnierze wzięli jako zakładników, wysadzić działa i utorować sobie drogę do gułagu. Czyli dobrze się złożyło, że w Brazylii czekała na nas łódź podwodna. Wykorzystamy ją, żeby podpłynąć blisko platformy i pod wodą, po cichutku, na nią wejdziemy. No i tutaj też jest klimat. Ta chwila ciszy i spokoju powoduje tylko jeszcze większe napięcie, bo wiemy, że za chwilę będziemy w samym środku małej wojny. Chociaż to napięcie troszkę rozładowała ksywka jednego z naszych operatorów. Pezant, czyli wieśniak albo chłop. Mam nadzieję, że nic mu się nie stanie, bo już go lubię. Dobra, zaczynamy po cichu i mamy kolejną nową mechanikę. Dostajemy super mocy i poruszamy się z szybkością flasha. Po wysadzeniu drzwi wszystko się dzieje w zwolnionym tempie, tylko my ruszamy się normalnie. Nie, no dobra, czepiam się i uwielbiam te momenty, kiedy możemy sadzić te idealne headshoty i kłaść przeciwników jednym strzałem w tym śmiertelnym kombosie. Kolejni pracownicy uratowani. Koniec z działaniem po cichu, bo w końcu ktoś się zorientował, że kilkunastu żołnierzy przestało odpowiadać na wezwania przez radio. Więc robimy to, co potrafimy najlepiej. Teraz musimy dostać się na najwyższy poziom platformy, gdzie są ostatni zakładnicy i materiały wybuchowe. Tylko po co Ruscy zaminowali to pomieszczenie? Zwłaszcza, że taka ilość zniszczyłaby pewnie całą platformę. Dlaczego wzięli rosyjskich pracowników jako zakładników? Czy by to znaczyło, że i tak chcieli ich zabić, żeby tamci nie wygadali się, że zostali uprowadzeni przez swoich? No nie wiadomo. Dobra, zakładnicy uratowani, zespół Marines będzie neutralizował wyrzutnie przeciwlotnicze, a my idziemy na lądowisko, gdzie helikopter zabierze nas i będziemy mogli przejść do fazy drugiej. Będziemy mogli uratować więźnia 627. A kim jest ten więzień? Jak się dostał do gułagu? O tym w następnym odcinku. Chciałbym serdecznie podziękować pierwszym wspierającym kanał, bo nie spodziewałem się, że ktoś w ogóle będzie chciał mi rzucić tego piątaka. A jednak. No i ekstra. Jestem naprawdę wdzięczny. No i tradycyjnie, dawajcie znać w komentarzach, które wydarzenia najbardziej zapadły wam w pamięci i które błędy były najzabawniejsze albo najgłupsze. Pamiętajcie też o drugim kanale, gdzie będę wrzucał całe przejścia gier, które będą tutaj streszczane. Link w opisie. No i najważniejsze, pamiętaj, że jesteś super. Remember, no Russian.